Nazywam się Bartłomiej Krzyczkowski, mam 21 lat. Przeprowadzam rozmowę z moim ojcem Maciejem Krzyczkowskim na temat historii wsi Krzyczki. Czy pamiętasz jakieś wydarzenia, historię przekazaną ci przez dziadka, babcię? No z tego, co przekazywali mnie, to wiem, że Krzyczki to wieś szlachecka, herb było Drowąża. Składała się z czterech krzyczek, krzyczki pieniążki, krzyczki szumne, krzyczki żabiczki i krzyczki karasie. Krzyczki pieniążki to podobnie zamieszkiwała najbogatsza szlachta i najwięksi gospodarze. Z historii dziadka opowiadał, że był powołany do służby wojskowej w 1933 roku. Do 11 pułku Ułanów w Ciechanowie. Odbył służbę w 1939 po rozpoczęciu wojny. 2 września był zmobilizowany i brał udział w obronie skierowanej na udział, jego pułk skierowany na udział obrony Warszawy. Walczyli do 29 września, gdzie zostali rozbrojeni przez Niemców i zaczęto ich wywozić do Prus, do niewoli. I ojciec w drodze w okolicach Kutna wyskoczył z pociągiem, z pociągu z kolegą Falaczyńskim z Nasielska. I po 10 dniach dotarli tu na Krzyczki. A czy dziadek wspominał coś, jak żyło się mieszkańcom Krzyczek w czasie wojny? No w okresie wojny podobnież pierwsze lata były normalne, gospodarzyli, tylko był cały nadzór niemiecki i kontyngenty. Jeżeli ktoś z tych planów kontyngentów się wywiązywał, to dało się żyć. Nie było tutaj, nie było takich wielkich bitew. Budynki stały, niezniszczone. Dopiero w 1945 roku Ruski zatrzymali się gdzieś w okolicach Serocka. Jak ruszyli, to wtedy przechodził taki większy front, gdzie tu w naszych okolicach zginęło 82 Rusków, a zabitych tylko było 2 Niemców. Rusków pozbierano i to było wiosną. I zakopano na naszym polu, w jednym takim zbiorczym grobie. A Niemców wywieźli, czy gdzieś, nie razem zakopali, to na naszym terenie nie zakopali. Po 1947 czy 1948 już nasze władze przyjechali z żołnierzami, odkopali ten grób i zabrali tych żołnierzy na cmentarz gdzieś, ale dokładnie nie wiem gdzie. A słyszałem, że szpital i cmentarz znajdował się na Krzyczkach Żabiczkach. Właśnie, tu trwały walki cały czas i Niemcy u Zaleskich na Krzyczkach Żabiczkach w prywatnym domu mieli szpital wojskowy. Wszystkich Niemców zwozili tu rannych z frontu. Ci, co nie przeżyli, zrobili im tu cmentarz na Zaleskiego polu. I ten cmentarz, to było około 100 osób, tam na tym cmentarzu leżało. Po wojnie zaczęły się niektóre rodziny kontaktować z Zaleskim, który tam dokładnie wiedział, jego nawet brali do pochówku tych Niemców, do pomocy. I jeden grób to odkopali jeszcze zaraz, no bo może w latach 60. tam jakaś rodzina się zgodziła, a w 95. roku nastąpiła taka, Niemcy się wystarali i już tam na tym cmentarzu rósł las i Niemcy dokonali te, na wniosek Niemców dokonano ekshumacji, powykopywali tych Niemców i przewieziono gdzieś na cmentarz. To było takie głośne te odkopywanie tego cmentarza i zabieranie tych zwłok. Co możesz powiedzieć na temat szkolnictwa w Krzyczkach? No słyszałem, że przed wojną była szkoła
podstawowa, czteroklasowa. To był to budynek drewniany, w którym uczył tylko jeden nauczyciel, nazywał się Osiecki, to co ojciec opowiadał. I on do tej szkoły chodził. Później w wojnę ta szkoła się spaliła. I w okresie wojennym takiego nauczania nie było. Po wojnie do 1947 roku nauczanie było w prywatnym domu na Krzyczkach Szumnych u państwa Ostaszewskich. A w 1947 roku pobudowano tu szkołę w Krzyczkach Pieniążkach, która istniała długie lata. To był to barak taki wojskowy drewniany, obmurowany go cegło. I tu już ja do tej szkoły chodziłem. Ona funkcjonowała od 1947 roku. Była prowadzona przez dwoje nauczycieli, małżeństwo Andryszczyków. Później ta szkoła się rozwijała do 6 oddziałów, później było 8 oddziałów i do lat 90., może wcześniej, to było dużo uczniów. Później nastąpił spadek uczniów, zaczęto pomniejszać oddziały. Próbowano zamknąć to szkołę całkiem i przenieść nas do Nasielska, bo ten barak był w kiepskim stanie, sanepid nie chciał odebrać. Byłem w tym okresie radnym i sołtysem, żeśmy protestowali przed zamknięciem szkoły. Zwracali się do kuratorium i w 1992 roku był powołany konkurs na budowę szkoły 1-3 z przedszkolem, taką prawdziwą szkołę 1-3. I Krzyczki na 3 te szkoły w województwie ciechanowskim, Krzyczki to jedną szkołę wygrały. Przyjechali, pobudowali piękną szkołę, mieszkańcy niewiele mieli w tym udział i ta szkoła funkcjonowała. Mało było dzieci, ale te 3 klasy plus przedszkole były jako tako zapewnione. Koszty były duże, szkoła była przejęta przejmowane były wtedy przez samorządy. Więc burmistrz i rada kilkakrotnie próbowali zamknąć to szkołę, bo ponosili z tego tytułu wielkie koszty. No niestety, mimo naszych protestów, mimo protestów rodziców i całego tutaj społeczeństwa, ta szkoła tylko funkcjonowała 15 lat. Uchwała rady za burmistrza Muchę. Zaczęto zamykać najpierw w Pianowie szkołę, później w Żabiczynie, później w Nunie, no i zamknięto szkołę w Krzyczkach. Ta nowa szkoła stoi do dziś pustkami, mimo kilkakrotnych przetargów. Nie została sprzedana, a dzieciaki dowożone są autobusem do Nasielska. A gdybym zapytał o znanych bądź zasłużonych mieszkańców wsi, to kogo mógłbyś wymienić? Najbardziej znaną osobą tutaj na świecie jest nasza mieszkanka Krzyczek Pieniążych Renata Maurer. To dwukrotna złota medalistka Igrzysk Olimpijskich ze strzelania z karabinku. Następną osobą to jest, można byłoby powiedzieć, o mieszkańcu Krzyczek Pieniążych, oznaczonym w 1997 roku przez Izraelski Instytut Pamięci i Męczenników. Krzesław Krzyczkowski, mój sąsiad najbliższy, który za przechowywanie i uratowanie dwóch dziewczynek żydowskich został odznaczony orderem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.